Drodzy paszpianie, głowa do góry, bo naprawdę leci coś bardzo, bardzo dużego na niebie. To jest prawdziwa rewolucja w powietrzu, prawdziwy gigant wśród dronów, kolos technologiczny. Sam jestem ciekaw, co on nam zaraz tutaj przywiezie. Uspokajam zaniepokojonych, takie rzeczy już robiliśmy wcześniej. DJI Flycard 30, bo to o nim mowa. Prawdziwa nowość na naszym niebie. Dron, który rozpoczyna nową erę w transportach na niskich wysokościach. Ma bardzo duży udźwig, duży zasięg, stabilność lotu, to tylko niektóre cechy, które go wyróżniają. Kilka ciekawostek na jego temat. Sam dron waży 42,5 kg, jest to najcięższy seryjnie produkowany dron obecnie. Z dwoma akumulatorami o rozmiarach spotykanych w naszych samochodach waży aż 65 kg. Jest w stanie wziąć 40 kg ładunku pod siebie. Wyposażony jest w automatyczny system opuszczania ładunku lub jego zrzutu. Dodatkowo może też mieć skrzynię transportową podłączoną. Zapewne was ciekawi, ile taki dron kosztuje. Jego koszt wynosi około 90 tysięcy złotych. Jest to pierwszy tak oficjalny przelot w Polsce, także nie lada gratka sądzę. Co dalej? Maksymalny zasięg 28 km. Z pełnym obciążeniem spada on do 16 km. Maksymalna prędkość, której dzisiaj nie doświadczymy, to 72 km na godzinę. Pilot drona posiada transmisję obrazu do 20 km. Dron ma system spadochronowy. Może operować w temperaturach od minus 20 do plus 45 stopni. Co ciekawe, słuchajcie, w kwietniu przy wykorzystaniu właśnie tego drona odbył się testowy transport ładunku na Mount Everest. Jego trasa przebiegała na wysokości od 5300 do 6000 metrów. To jest jego maksymalny pułap lotu. Już w przyszłym tygodniu ten dron dołączy do floty naszego portu i będzie służył razem z pozostałymi dronami w akcjach ratowniczych. Wbrew pozorom samolatanie tym dronem nie należy do trudnych, aczkolwiek wykracza mocno poza standardowe przepisy. Drodzy Państwo, on waży 95 kg, a typowe latanie kończy się na 25 kg. W związku z czym, tak jak powiedziałem, pierwszy tak oficjalny, w pełni zgodny z przepisami Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego przelot w Polsce, musieliśmy włożyć sporo trudu w to, żeby zdobyć stosowne zezwolenia naszego ukochanego prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Lądujemy pomału. Widzę, że to on kieruje. Maciej, ale ja widzę, że tam jest coś, tam jest chyba coś przyczepione pod nim. Tam jest chyba jakiś prezent dla pani prezes. Tak myślisz? Rozumiem, że możemy podczepić pod niego 30 kg, a więc jeżeli ktoś ma takie dziecko w takiej wadze, to możemy dzisiaj tutaj przenieść. Ja bym wolał na tym zezwoleniu tego nie próbować, ale teoretycznie tak. Czujecie ten powiew? Jeżeli ktoś w wakacje nie ma jeszcze wentylatora, to można zamówić sobie taki przelot. Ale pierwszy raz w Polsce, ty, kurczę, konfowy górą. Natomiast widzę, że tutaj już mamy opuszczoną walizeczkę. Prosimy Dominikę o to, żeby przekazała walizkę na ręce pani prezes. A zabawka, co? Walizka ciężka, rolnika mi się udała. A to wszystko nagrody wieczorne, które w ciągu dzisiejszego dnia możecie Państwo zdobywać. Żegna się. Macha. To i popraszam, bo tak jak mówię, pierwsze niż myślałam, w związku z tym nagrody na koniec dnia przewidziane są dla tych wszystkich najbardziej aktywnych naprawdę warte postarania się. Także jeszcze raz dobrej zabawy. Jeżeli ktoś z Państwa będzie miał ochotę zobaczyć jeszcze takie przeloty, to dzisiaj jeszcze dwukrotnie będzie można zobaczyć ten dron w akcji. Jeżeli macie jakieś pytania dotyczące szczegółów technicznych, oczywiście Maciej odpowie. Maciej, wiem, że masz przygotowane jeszcze ciekawostki. Czy coś jeszcze nam opowiesz? Ja bym chciał tylko wielkie brawa dla naszego pilota Łukasza Grzybowskiego. Pierwszy taki lat w Polsce na takiej imprezie.
Krzysztof Kisiel zajmował się całą dokumentacją lotniczą, łącznie ze zezwoleniami, i Damian Urbanowski wszystkie instrukcje operacyjne. Koleżanki i koledzy, w imieniu całego teamu do nowego pasz życzę wspaniałej zabawy i pięknego dnia. Dziękuję, do zobaczenia. Szanowni Państwo, wielkie brawa za ten debiut. Takiego przelotu jeszcze nie było. Tylko dzisiaj, tylko na pikniku pasz mamy okazję zobaczyć właśnie tą maszynę latającą. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, zapraszam serdecznie i do Macieja, i do Pani Prezesa. My oficjalnie rozpoczynamy podniebny pik.